No znowu zabili kogoś tym. Tak. Oprócz służb cywilnych coraz częściej skutki nawałnic pomagają usuwać żołnierze. Armia jest wzywana do pomocy przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzieje się tak na wniosek wojewodów, mówi wiceszef resortu obrony Michał Dworczyk. Mundurowi pomagają przy usuwaniu skutków nawałnicy na Pomorzu i Kujawach. Od rana w terenie działa 400 żołnierzy i strażaków wojskowych. Wykorzystywany jest także sprzęt wojskowy. Mundurowi wspierają ludność cywilną, m.in. wyprzeżniające drogi lokalne. Od razu spojrzymy na Biegun, spojrzeć także na ten krzyż, bo on jest dla nas znakiem głównie w takich najcięższych pracach związanych czy to z udrażnianiem koryta rzeki Gdy, czy kanału Gdy, czy też usuwaniem największych wiatrołomów. Po prostu to Wojsko Polskie dysponuje sprzętem gąsienicowym, ciężkimi transporterami, amfibiami, tymi niezbędnymi maszynami, które są potrzebne, aby usuwać dramatyczne skutki nawałnicy. Zbliża się godzina 18, to godzina szczególnej naszej łączności i modlitwy z papieżem Franciszkiem. Modlimy się Warszawskim na dietę bezwie przewą przeszło już ponad 110 skazanych, najwięcej w aresztach śledczych na Służewcu i Białołęce. Gwiazdy żużla, wielkie emocje i nadkomplet publiczności. Już w sobotę w Gorzowie odbędzie się kolejny turniej Grand Prix. Poza emocjami sportowymi na kibiców będzie czekać jeszcze sporo atrakcji. Jacek Rumowski ze Stanem będą dwie sesje autografów, jedna za zajmowaniem miejsca w otwarciu bram. Nic nie będzie więc już można uzyskać w trzech amerykańskich konsulatach. Druga sesja autografów będzie tuż przed pierwszym wyścigiem. Oczywiście pracujemy nad tym, by była oprawa całostadionowa, każdy miał jakąś pamiątkę z tego Grand Prix. Wykonane już są wszystkie bilety wejściówki, można uzyskać tylko na miejsca stojące. Będzie musiało przemierzyć tysiące kilometrów do stolicy. Władze w Waszyngtonie tłumaczą, że zostały zmuszone do takiego kroku przez Kreml, który nakazał redukcję amerykańskiego personelu dyplomatycznego o ponad 750 osób. Był to odwet prezydenta Władimira Putina za zaostrzenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych sankcji wobec Rosji w związku z ingerencją Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W południe londyński Big Ben wybił pełną godzinę po raz ostatni przed remontem. Teraz dzwon uciśnie, by robotnicy mogli prowadzić prace remontowe. Chodzi o wieżę i zegar. Przed parlamentem zebrał się tłum Londyńczyków i turystów. Wielki Ben mówi dobranoc. Jesteśmy na wakacjach. Przyjechałyśmy z Irlandii i chciałybyśmy sprawdzić czegoś takiego. Możemy być świadkami historii. Big Ben to przecież kawał historii. To symbol. Usłyszeć ostatnie uderzenie to coś niesamowitego dla każdego turysty, ale też chyba przeżycie dla miejscowych. Nagle tracą to, co było dla nich naturalnym tłem przez tak długi czas. To część historii. Przyjechałem z Kent z dziećmi, mają 4 i 7 lat. Spora część ich dzieciństwa płynie więc zanim usłyszą Bena na nowo. Chcemy móc potem spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, byliśmy tu, gdy dzwon zamarł. Mamy nadzieję, że będziemy tutaj, gdy znowu zacznie brzmieć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanie się to za 4 lata, choć przy specjalnych okazjach, na przykład w Sylwestra, Ben ma się jeszcze budzić. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Parliament Square, Adam Dąbrowski. Tornistry, zeszyty, piórniki i wszystko, co należy do nich włożyć, aby to był dobry początek roku szkolnego. 200 szkolnych wyprawek dla Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi wyjeżdża dziś z Wrocławia. Paczki przygotowała Caritas, ale finał tegorocznej akcji Wyprawka dla Żaczka dopiero przed nami. Jeszcze przez tydzień można finansowo albo rzeczowo włączyć się do zbiórki, mówi Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas. Można też nas wspomóc podczas zbiórki publicznej, którą będziemy realizować w piątek i w sobotę we wrocławskich sklepach. Tam będzie można znaleźć wolontariuszy Caritas, kosze i tam można będzie powrócić te najbardziej potrzebne artykuły. Zachęcamy. W tym roku wrocławska Caritas przygotuje 2000 tornistrów dla najbardziej potrzebujących dzieci w archidiecezji. Na koniec prognoza pogody. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Miejscami synoptycy zapowiadają także burze. Chłodno od 17 do 21 stopni. Na szlakach w górach jeszcze chłodniej, około 15 kresek na termometrach. Ciśnienie w kraju dziś niskie, 1006 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już 6 po 18.
Polskim Radiu 24. Komitet Obrony Demokracji dopuszcza się bezczelnej prowokacji. Tak mówi szef Solidarności Piotr Duda. Dodano, że Kot Gdański na duszu zgłosił całodobowe zgromadzenie na placu Solidarności w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Zgłosił to na 31 sierpnia na godzinę 17. Na obchody Kot zaprosił Solidarność. To zaproszenie otrzymał szef Solidarności Piotr Duda, związku, który do tej pory był i wciąż jest głównym organizatorem obchodów rocznicowych. Na antenie Polskiego Radia 24 szef Solidarności mówił o jawnej i bezczelnej prowokacji. Kolejna prowokacja KOD-u, bo nie udało mi się sprowokować podczas miesięcznic, nie udało się na pogrzebie Ingi Zagończyka, nie udaje się na Wawelu, no to szuka się kolejnego punktu, że tak powiem, do konfrontacji. My nie jesteśmy politykami. My za policję chować się nie będziemy. Chcemy godnie uczcić kolejne nasze święto. Kot zarezerwował sobie plac od północy do północy. To miejsce jest miejscem świętym. Tam zginęli stoczniowcy. Tam nie powinny się odbywać żadne happeningi. Myśmy nigdy nie doprowadzali do tego rodzaju sytuacji, aby tam, w tym miejscu, były różnego rodzaju piece, bo to jest niedopuszczalne. W tym dniu to miejsce ma być miejscem dla wszystkich. Przecież na przestrzeni tych wielu lat przychodzą tam różne delegacje. Rano składał kwiaty Lech Wałęsa, przyjeżdżają gołębiarze, wypuszczają gołębie. Różne środowiska przychodzą, składają kwiaty i nie chcą się czuć skrępowani, że ktoś w tym dniu zajmuje cały plac Solidarności. Mówił na naszej antenie szef Solidarności Piotr Duda. Lider Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński odmówił komentarza naszemu dziennikarzowi. Za to pułkownik Łoziński wydał oświadczenie na Facebooku. Mówi, że jest członkiem honorowym Solidarności. Tej prawdziwej jest lat 80-81 i podziemia lat następnych. Zwraca się również do szefa Solidarności, że pisze w ten sposób i mówi w ten sposób o organizacji, w której do niedawna około 70% członków i sympatyków stanowili członkowie tej pierwszej prawdziwej Solidarności. Szef GOD-u zaznacza, że do niedawna do grona naszych szczerych sympatyków zostało licznie zasilone w lipcu tego roku przez bardzo młodych ludzi, 20-latków. Demonstracja KOD-u w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, czyli 31 sierpnia o godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Po silnych wichurach i nawałnicach, które dokonały spustoszenia w kujawsko-pomorskim i pomorskim, przyszły ulewy. Te dzisiejsze podtopiły m.in. Mielno w województwie pomorskim. Im więcej tego typu zdarzeń, tym szybciej kierowana jest pomoc polskiego wojska. Dokładnie żołnierzy, którzy pomagają w oczyszczaniu rzek, udrażnianiu ruchu drogowego, przywracaniu energii elektrycznej, czy też zapewnieniu dostaw bieżącej wody. O szczegółach tej pomocowej akcji teraz Michał Fedusio. Dziś od rana w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim ludności cywilnej pomaga ponad 400 żołnierzy i wojskowych strażaków. W terenie działają także 222 jednostki sprzętu wojskowego. Wykonywane muszą być szerokie działania pomocnicze, mówił po odwiedzeniu gmin dotkniętych nawałnicami szef MON Antoni Macierewicz. Prace, które wymagają i czasu, i wysiłku, i trudności przy oczyszczeniu kanału Brdy i samej Brdy, ale także rzeka Kamionka i także inne cieki wodne są udrażniane. No i oczywiście prace porządkowe, pomaganie przede wszystkim ludności tam, gdzie są największe zniszczenia domostw, gdzie są największe trudności, gdzie trzeba chronić także przed zagrożeniami w związku ze zwiększonymi opadami. W walkę z żywiołem wojsko angażuje się od tygodnia. Armia wkracza do działań wyłącznie na prośbę wojewodów. Do nich jako do przedstawicieli administracji rządowej w terenie apele o takie wsparcie kierują samorządy. Przez ostatni weekend Ministerstwo Obrony Narodowej przeanalizowało prośby z 25 gmin. My jesteśmy jedynie naszą pomocniczą interwencyjną, która działa wtedy, gdy jest niezbędny ciężki sprzęt, kiedy są potrzebne takie prace, których nie są w stanie wykonać służby cywilne. Chciałem to bardzo jasno podkreślić. Wojsko dysponuje oczywiście dużymi możliwościami. Jest blisko 9,5 tysiąca żołnierzy, którzy do tego są przeznaczeni i bardzo wiele setek jednostek sprzętu, ale wchodzimy do akcji na prośbę wojewodów wtedy, kiedy wojewodowie uważają, że to jest
niezbędne. To jest ostatnia dyska ratunku, można by powiedzieć. Ostatni nasz bałuchlop. Prośby napływają, dlatego że też i władze miejscowe się coraz lepiej orientują w zakresie niezbędnej pomocy, dlatego że pierwszy szok minął, ale teraz następuje inwentaryzacja, okazuje się, że jeszcze tego trzeba, jeszcze tamtego trzeba. No i dochodzą nowe sytuacje związane z pogodowymi zagrożeniami. To jest 9,5 tysiąca żołnierzy, którzy są gotowi do akcji w całym kraju. Dziś ludność cywilną wspierają żołnierze z trzech wojskowych zespołów zadaniowych. Z Chojnic, Szubina oraz Bydgoszczy. Na podstawie dzisiejszej sytuacji pogodowej oraz stopnia naprawianych szkód, MON poinformował, że w odwodzie do ewentualnej dalszej pomocy pozostaje 34 żołnierzy żandarmerii wojskowej oraz 19 pojazdów wojskowych. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. 7 tysięcy złotych. Za tyle warszawski ratusz wynajął zewnętrzną agencję do przeprowadzenia, jak twierdzi, konsultacji w zakresie kryzysów w mediach społecznościowych. Zdaniem miejskiej opozycji to kolejna próba ratowania wizerunku przez prezydent stolicy za publiczne pieniądze, a ratusz odpowiada, że to jedynie szkolenia dla pracowników. Jak jest naprawdę, próbowała to ustalić Jolanta Turkowska. Umowa z zewnętrzną agencją na przeprowadzenie konsultacji w zakresie kryzysów w mediach społecznościowych obowiązuje od początku sierpnia do końca września tego roku. Według Agnieszki Kłop ze stołecznego ratusza chodzi o walkę z hejtem na internetowych profilach Urzędu Miasta. My też odpowiadamy za to, co się na naszym profilu dzieje, więc chcemy, żeby profesjonalistka poradziła tym osobom, które prowadzą miejskie profile, jak sobie z tego rodzaju sytuacjami radzić. W wyjaśnienia ratusza nie wierzy jednak miejska opozycja. Oskar Hejka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że chodzi o poprawę wizerunku prezydent stolicy. O prawnikach, którzy są prywatną ochroną prawną pani prezydent, ale prywatną ochroną finansowaną z publicznych środków, finansowaną z budżetu miasta stołecznego Warszawy. To jest kolejny przykład na to, jak pani prezydent podchodzi do budżetu miasta, to znaczy budżet miasta sprywatyzowała, jeśli chodzi o jej prywatne problemy. Według Karola Perkowskiego ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, prawnicy z zewnętrznych kancelarii prawnych zareprezentowani prezydent stolicy przed komisją mogą otrzymywać ponad 1000 zł za godzinę pracy. To są olbrzymie kwoty. Ja rozumiem, gdyby pani prezydent zatrudniała tych adwokatów z własnej kieszeni. Okazuje się, że nie. Że pani prezydent zatrudnia tych adwokatów z budżetu Warszawy, to znaczy sięga po prostu do kieszeni przeciętnego warszawiaka. Dla nas jest to absolutny skandal. Kosztami wynagrodzenia zewnętrznych kancelarii prawnych zainteresował się też warszawski oddział Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Członkini stowarzyszenia, warszawska radna Paulina Piechna-Więckiewicz zwraca uwagę, że ponad 86 tysięcy złotych trafiło do kancelarii senatora Aleksandra Bocieja z Platformy Obywatelskiej. Pani prezydent zgodnie z prawem ma prawo wynająć, oczywiście do obsługi spraw urzędu, zewnętrzną kancelarię. Pan senator Bociej ma prawo prowadzić działalność na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale to wszystko razem już nie wygląda bardzo elegancko. Miejska opozycja zwraca jednak uwagę, że w warszawskim ratuszu działa biuro prawne, w którym zatrudnionych jest 44 radców prawnych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Ministerstwo Obrony Narodowej chce odbudować żołnierskie rezerwy osobowe. W jaki sposób? Na wyższych uczelniach będą organizowane bezpłatne szkolenia wojskowe dla studentów. O szczegółach tej nowej inicjatywy nasza reporterka Olga Bobienko. Od nowego roku akademickiego ruszy pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem Legia Akademicka. Program ma pomóc w odbudowie żołnierskich rezerw osobowych, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk. Przed polskimi siłami zbrojnymi stoi bardzo poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych. Od czasu zawieszenia zasadniczej służby wojskowej każdego roku dramatycznie spadała liczba osób, które przechodziły szkolenie wojskowe, a następnie trafiały do rezerwy. Dlatego podjęliśmy działania, które mają temu zapobiec. Jednym z przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. Program Legia Akademicka obejmie m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Jak mówi minister Dworczyk, szkolenie będzie składać się z dwóch modułów. Te szkolenie będzie dzieliło się na dwie części. Część teoretyczną, realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego, oraz na część praktyczną, realizowaną w jednostkach, w centrach i ośrodkach wojskowych.
wojskowych. Osoby zainteresowane zaliczeniem szkolenia wojskowego będą musiały złożyć do dyrektora uczelni, na której studiują, wniosek o przyjęcie na takie szkolenie. Porozumienie zakłada również stworzenie kursu dla podoficerów i oficerów, mówi sekretarz stanu Michał Dworczyk. Na przyszły rok przewidzieliśmy 10 tysięcy miejsc na przeszkolenie szeregowych i podoficerów. Będzie się to odbywało w czasie roku akademickiego. Od listopada na uczelniach ruszą zajęcia teoretyczne, natomiast w czasie wakacji studenci będą przechodzili szkolenia poligonowe. Dzięki temu szkoleniu każdy student, niezależnie od roku i kierunku, na którym studiuje, będzie mógł przejść szkolenie 30-godzinne szkolenie teoretyczne, a następnie 22-dniowe szkolenie poligonowe, potem złożyć przysięgę i zostać szeregowym rezerwy. Koszt szkolenia wyniesie ponad 200 milionów złotych, z czego około 1,5 miliona pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a główną część Ministerstwo Obrony Narodowej. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Polskim Radiu 24. Zastrzelony, postrzelony czy unieszkodliwiony. Wersje są różne, a dotyczą jednej sprawy, czyli z podejrzanego sprawcy zamachu z Barcelony, Younesa Abo Yaqooba. Co się dzieje w tej chwili w Barcelonie i co się dzieje z prawdopodobnie ze sprawcą ostatniego zamachu, w którym zginęło w sumie kilkanaście osób. Pytamy o to naszego korespondenta w Barcelonie, Wojciech Cegielski, jest z nami. Dobry Dzień wieczór, dobry. Witamy. No właśnie, media hiszpańskie informują na początku mówiły o przynajmniej dwóch osobach. Teraz okazuje się, że ten postrzelony albo zastrzelona osoba to jest jeden i ten sam człowiek. Policja tego nie potwierdza. Z kolei czekamy prawdopodobnie na konferencję prasową szefa resortu spraw wewnętrznych Hiszpanii. Co się w tej chwili dzieje? Jakie masz informacje, Wojtku? Rzeczywiście jest mały chaos informacyjny, ale część rzeczy już wiemy. Mianowicie to, co dzieje się wciąż w tej chwili, to dzieje się w miejscowości Subartis. To jest miejscowość oddalona około 50 km na zachód od Barcelony. Tam lokalni mieszkańcy poinformowali policję, że widzieli człowieka, który przypomina 22-letniego Younesa Abu Yaquba, czyli tego, który rozjeżdżał ludzi na Rambli w Barcelonie, kierowcę furgonetki, który zbiegł i jako jedyny jest w tej chwili pozostającym na wolności członkiem tej grupy 12-osobowej, która stała za tymi zamachami w Barcelonie i w Cambrils. Wywiązała się tam strzelanina między tym mężczyzną a policją. Policja tego mężczyznę ostatecznie zabiła, ale ponieważ mężczyzna ma na sobie pas z materiałami wybuchowymi, tak zwany pas szahida, to wciąż jakby ta akcja się nie kończy. Tam w tej chwili działa specjalny robot, taki zdalnie sterowany przez policjantów, który sprawdza, czy mężczyzna rzeczywiście ma na sobie materiały wybuchowe, czy ten pas szahida jest po prostu fałszywy. To jest o tyle ważne, że w Cambrils, kiedy po zamachu w Barcelonie terroryści rozjeżdżali ludzi, też mieli na sobie pas szahida, ale one okazały się właśnie fałszywkami. Policja potwierdza zatem śmierć jednej osoby, która może przypominać tego właśnie 22-letniego Younesa Abu Yaquba, ale nie potwierdza, że to jest właśnie on. Czekamy na te informacje. Co istotne, policja przed chwilą, policja katalońska podała na Twitterze przed chwilą informację, czy też prośbę o tym, żeby jeśli ktoś znajduje się w tej okolicy właśnie tegoż miasta, to żeby nie dzielić się publicznie informacjami o miejscu pobytu funkcjonariuszy kontroli policyjnych. To mogłoby sugerować, że policjanci wciąż nie są pewni tego, że zastrzeli tego mężczyznę i że obława trwa, bo na przykład może się okazać, że jest ktoś, kto ucieka, że ten zastrzelony mężczyzna z pasem szahida nie jest Younesem Abu Yaqubem. Więc jesteśmy prawdopodobnie bardzo blisko tego najważniejszego momentu, czyli schwytania tego głównego napastnika, ale wciąż nie możemy powiedzieć, że to jest ta osoba. Czekamy na informacje z policji. Tak, to już ta sytuacja trwa przynajmniej godzinę. Co się wydarzy z kolei za godzinę, za niecałą godzinę, o godzinie 19 na ulicach Barcelony? Ta manifestacja społeczności muzułmańskiej. Tak, rzeczywiście. No, to jest manifestacja, którą muzułmanie z całej Katalonii zaplanowali na Rambli, właśnie w tym miejscu, gdzie doszło do zamachu. To jest manifestacja, która ma pokazać światu, że muzułmanie nie są terrorystami. Taka manifestacja, która dla środowisk muzułmańskich z Katalonii będzie okazją do powiedzenia, żeby nie łączyć ich, muzułmanów, z ekstremistami religijnymi, że islam nie ma nic wspólnego z terrorem, że ci mężczyźni, którzy dokonali tych zamachów, nie postępowali zgodnie ze wskazówkami islamu. No i
część z tych osób, zapowiadając tę demonstrację, mówiła też, że to jest też no, trochę forma przeprosin. Przeprosin za to, że w ich imieniu, mimo że tak jak mówiliśmy, ci ludzie odżegnują się od tych zamachowców, że te zamachy zostały dokonane właśnie w ich imieniu. Zresztą ta społeczność muzułmańska z miasta Ripoll, miasta, w którym mieszkała spora część tych zamachowców, też już kilkakrotnie mówiła o tym, jak jest im przykro, że w imię islamu, ich religii są zabijani ludzie. A matka Younesa Abu Yaquba, tego właśnie, który jest w tej chwili poszukiwany, to jest właśnie osoba, która mówiła o tym, żeby tenże właśnie człowiek oddał się w ręce policji. Ale pozwolisz, że na chwilę od tej manifestacji odejdziemy, bo policja właśnie teraz poinformowała i potwierdziła, że ta osoba zabita w Subirac to jest Younes Abu Yaqub. Ta informacja pojawiła się w tym dosłownie momencie na Twitterze katalońskiej policji, a więc policja ma już pewność, że zabiła właśnie Younesa Abu Yaquba, zamachowca, który rozjeżdżał ludzi na rampie w Barcelonie. Informacje z Barcelony pełnej turystów i informacje z Twittera hiszpańskiej policji. Bardzo dziękuję za te szczegóły. Wojciech Segielski był naszym gościem prosto z Barcelony, o której, jak mówił, jest zatłoczona i pełna ludzi, mimo tego zamachu, który miał miejsce kilka dni temu. Za chwilę fajny kulturalny, potem informacje dnia, a potem powiem o wielkim zaćmieniu słońca w Stanach Zjednoczonych. Do usłyszenia za kilka minut. Felieton kulturalny. Krzysztof Masło. Córki Wawelu Anny Brzezińskiej, opublikowane właśnie nakładem wydawnictwa literackiego, mają adekwatny do swojej treści podtytuł Opowieść o jagiellońskich królewnach. Bo też właśnie jest to opowieść, a nie powieść, jak moglibyśmy sądzić po wcześniejszej twórczości autorki znanej chyba najbardziej z powieści właśnie o zbóju twardokęsku i opowiadań o babuni Jagódce. Jeśli ktoś się w tym momencie zdziwił, to znaczy, że znajduje się poza oddziaływaniem nurtu fantazy w literaturze ostatnich dziesięcioleci nader znaczącego. Anna Brzezińska z wykształcenia jest historykiem, dokładnie mediewistką. W swojej pracy więc łączy historię z literaturą, a że ostatnio z zapałem zajmowała się wzorcami, modelami i stereotypami rodzinnymi w renesansie, opowiadając o jagiellońskich królewnach, Jadwidze, Izabeli, Zofii, Annie i Katarzynie, niejako przy okazji przedstawiła fascynujący świat sprzed lat 500. A właściwie nie świat, tylko Kraków, w latach swojej świetności, do której nigdy już nie wrócił. Można też nazwać Córki Wawelu opowieścią feministyczną, gdyż opisana jest tu historia kobiet z czasów ostatnich Jagiellonów, królewin, owszem, ale i mieszczek, służących, ladacznic nawet. Zgrabnie przechodzi autorka z jednej narracji w drugą, z pozornie naukowej do pozornie beletrystycznej. A przy tym wszystkim dowiadujemy się niesłychanie ciekawych rzeczy. Od na przykład zatrzymajmy się na postaci biskupa Piotra Gamrata. Ten słynny z rozpustnego trybu życia duchowny, podniesiony do rangi biskupa krakowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa, godności te zawdzięcza królowej Bonie. Czym ten mądry, światły człowiek, ale też niepospolity lubieżnik i obżartuch ujął władczyni? Otóż czytamy, zadziwiona jego żarłocznością zauważyła raz u jednego przy stole, że potrzebne mu jest biskupstwo, bo na zwykłym proboscie się nie wyżywi. Gamrat z kolei roztoczył pieczę nad mocno niepoprawnym, powiedziałbym, kanoniku przemyskim, wybitnym pisarzu politycznym, znanym z mów antytureckich, księdzu Stanisławem Orzechowskim. Przedstawił się on jako z urodzenia Rusin, z narodowości Polak, wiary katolickiej. Występował nie tylko przeciw Turkom, ale i celibatowi, przy czym nie ograniczał się do teorii. I w 1551 roku poślubił Magdalenę Chełmską. Doczekał się z nią pięciorga dzieci, a papież bał się go ekskomunikować, gdyż miał Orzechowski wielkie poparcie wśród szlachty. Odebrano mu jedynie beneficja kościelne. Do końca życia odprawiał za papieską zgodą msze święte i pisał o sobie, że Polska jest jego rodzicielką, kościół odrodzicielką, ruszczynicielką, przemyśl ojcowizną, Orzechowice zaś wsią rodzinną. Po prostu komentuje Brzezińska, w XVI wieku bywało się i Polakiem, i katolikiem, a nawet katolickim księdzem, zupełnie inaczej niż dzisiaj. Zapłacić no, tego współczesnego wtrętu na limu zrozumieć nie potrafi i nawet mi się nie chce. Brzezińska za ten telefon 500 złotych, bo pójdzie do więzienia i straci żonę, no. Wyniknęło. Zdecydowanie Polak, dla autorka fantazy, nie wydaje się wysoko porównania, dobierając sobie co do powiedzmy wątpliwe, a opowiada na przykład o karłach. Pełnią one w córkach Babelu ważną rolę, główną bohaterką jest właśnie karlica,
wszystko będzie sobie pobierał, bo będziemy mieli pod kontrolą, bo ty zagubisz, bo ty wszystko pogubisz. No nic tam już teraz nie kupuj, bo my nie damy rady. Potem dopiero na święta coś sobie wybierzesz. Masz telefon, piękny telefon, zawsze masz piękny telefon. I co tu jeszcze chcesz? Nic nie kupisz. W XVI wieku kolekcjonowano na dworach ludzkie dziwy. W gabinetach osobliwości Bricza Anna Brzezińska eksponowano przedziwną zbieraninę kuriozów. Starożytne gemmy, kunsztowny mechanizm zegarowy, mechaniczne zabawki, żebra gigantów, rogi jednorożców, dziwne rośliny. Raz, dwa, trzy, cztery. I wypchane zwierzęta z Nowego Świata. Zapłać jej 500 zł, niech ona zapłaci za telefon, bo tak to pójdzie do więzienia, stracisz żonę. A przy okazji uświadamiać im, że władca panuje niepodzielnie nad całą ziemią i wszelkim stworzeniem. Temu samemu służyła ludzka menażeria, czarni niewolnicy, także niech ona te 500 zł zapłaci, to będzie wtedy wolna, a tak coś tam zje. A potem będzie zima, będzie ciężko, teraz jest lato, jest lekko i te karty przynieś, nie używasz, to niech lezą, będziesz mógł sobie brać, przecież będą w domu, bo ty wszystko gubisz, posiejesz. Ale wszystkie one należały do tej niejasnej, rozmytej przestrzeni między kategoriami człowiek i zwierzę. Nie były w pełni ani jednym, ani drugim. I nie pozwalano im decydować o sobie. Niekiedy władcy kojarzyli karle małżeństwa, dysponując dziećmi z tych związków, mieli z nich potem podarki. Naprawdę przeszło nam żyć w świecie, który trudno zaakceptować. Ale za tamtym nie ma co tęsknić. Reklama. Koza? Łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata na dłużej. Sięgnij po balsam do ciała, odżywkę do włosów, paznokci i pomadkę do ust. Dołącz do klubu Rossmann i zapłać o 49% mniej za produkty do letniej regeneracji. Porozmawiajmy o regeneracji Rossmann. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czy nie ma manikur hybrydowy? Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super, no to malujemy hybrydą. No pewnie, z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum, pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka, impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość, tester kolorów w saszetkach. Jedynka, po prostu maluj. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania, łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tripenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No to połowę. Super, Barbara. Super. Bo w Media Expert za nowy sprzęt płacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem aktualnej oceny klienta. Ludziom to się nie podoba, że ten klient chce wywalać ludzi na bruk.
bez decyzji sądu. Także to ja nie wiem, co to jest. No takie te reklamy się puszczą, przecież dziadostwo, przecież to oni nie mają pieniędzy, czy, ale dla kogo te pieniądze? Czy to dla tych biednych, czy to dla siebie znowu? Czy to kraść mają te pieniądze? Czas na informację dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W związku z podejrzanym pakunkiem po południu ewakuowano podróżnych z dworca centralnego w Warszawie, poinformował Łukasz Płaskociński z warszawskiej komendy miejskiej. Na miejscu pracują pirotechnicy. Sygnał o znalezieniu na terenie dworca podejrzanego pakunku straż pożarna otrzymała około półtorej godziny temu. Dworzec został zamknięty. Wstrzymany jest też ruch uliczny na bliższej budynku dworca jezdni w Alejach Jerozolimskich. Policja kieruje ruchem. Wyłączony jest peron pierwszy i drugi, hala główna dworca i część galerii, podała Katarzyna Grzduk z biura prasowego PKP. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Tymczasem przenosimy się za granicę. Hiszpańska policja zastrzeliła mężczyznę, który miał na sobie ładunki wybuchowe. To poszukiwany w Europie dżihadysta Younes Abu Jakub, który w ubiegły czwartek furgonetką wjechał w tłum ludzi w centrum Barcelony. Katalońska policja potwierdziła już te informacje. 23-letni Marokańczyk miał być najpewniej ostatnim pozostającym na wolności członkiem komórki terrorystycznej, która przeprowadziła zamachy w Barcelonie i Cambrils. Zginęło w nich 15 osób. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ponownie prosi w liście Fransa Timmermansa o wyjaśnienia i doprecyzowanie kwestii znajdujących się w zaleceniach Komisji Europejskiej w sprawie praworządności. Tak biuro prasowe MSZ-u tłumaczy w oświadczeniu wysłanym Polskiemu Radiu kolejny list szefa polskiej dyplomacji do Komisji Europejskiej. Według źródeł Polskiego Radia w Brukseli treść tego listu jest teraz analizowana przez unijnych urzędników. To kolejna korespondencja między polskim ministerstwem a komisją. Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Witold Waszczykowski wysłał już list do pierwszego wiceprzewodniczącego z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie kwestii. MSZ informował wówczas w komunikacie, że strona polska dostrzegła w zaleceniu szereg nieścisłości. Potem Franz Timmermans odpisał, że unijne traktaty mówią o umowie niezależności sądownictwa. Teraz służby prasowe polskiej dyplomacji informują, że ta odpowiedź komisarza nie usunęła wszystkich wątpliwości. Dlatego strona polska zwróciła się ponownie do komisji o ustosunkowanie się do pominiętych przez nią kwestii. Biuro prasowe MSZ zwraca uwagę w oświadczeniu wysłanym Polskiemu Radiu, że pozostająca na wysokim stopniu ogólności odpowiedź komisji nie odnosiła się m.in. do prośby strony polskiej o wskazanie w konkretnych aktów prawnych Unii, w oparciu o które komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa. Komisja oficjalnie korespondencji między ministrem a komisarzem na razie nie komentuje. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Zostajemy za granicą. Pożar domów mieszkalnych w Rostowie nad Donem w południowej Rosji. Płonie około 30 domów parterowych i jednopiętrowych w historycznej części miasta na powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Według sztabu Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych ogień może się rozprzestrzeniać na sąsiednie wielopiętrowe budynki. Według wstępnych danych poszkodowanych zostało co najmniej 27 osób. Pięcioro z nich z ranami oparzeniowymi hospitalizowano. Ewakuowano co najmniej 650 osób. W gaszeniu pożaru uczestniczy około 500 osób wspieranych przez samoloty i śmigłowce wojskowe. Grupa Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Sącza prowadzi zbiórkę darów dla poszkodowanych przez nawałnicę na północy Polski. Pomoc ma trafić do mieszkańców Rydla na Pomorzu. Akcję zorganizowano m.in. w jednym z sądeckich marketów. Rodziny są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i potrzebne jest niemal wszystko, mówi Anna Kuzak z Grupy Ratownictwa Specjalnego. Szczególnie są zbierane artykuły żywnościowe, które nie ulegają psuciu, materiały takie chemiczne, środki czystości, wyprawki dla dzieci, bo chcielibyśmy też taki miły akcent dla dzieciaków przed wrześniem zorganizować, przed pójściem do szkoły, ręczniki, no głównie takie rzeczy zbieramy tutaj. Sądeczanie chętnie dzielą się swoimi zakupami. Sytuacja jest trudna, z tego co wiem. Mam znajomych, którzy przejeżdżali przez tamte okolice właśnie zaraz po tym kataklizmie, więc myślę, że pomoc jest ze wszech miar potrzebna. Zawsze trzeba, bo nie wiadomo, co nas może czekać. Nie może takie coś przyjść na przykład u nas i
my będziemy potrzebowali pomocy od kogoś innego. Warto pomagać tym, którzy zostali jakoś pokrzywdzeni przez los. Bez pomocy, podejrzewam, osób trzecich, no ciężko im sobie będzie poradzić, żeby wrócić do normalności życia. Ratownicy zbierają również materiały budowlane na odbudowę najbardziej zniszczonych domów w miejscowości Rytel. Akcja potrwa do czwartku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Dominik Polański, zapraszam. Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy pustej faktury, ostrzega Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z całej Polski, które korzystały z takich podrobionych dokumentów. Puste faktury w ubiegłych latach były zjawiskiem bardzo częstym, mówi Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mimo braku faktycznego obrotu towarem, wystawia się faktury, które miałyby rzekomo poświadczać obracanie. No i w rezultacie później któryś z podmiotów uczestniczących w takim łańcuszku poszczególnych firm, które sobie takie faktury wystawiają, ubiega się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Na to polegają przestępstwa karuzelowe. Używanie pustej faktury jako autentycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W Polsce wciąż nie udaje się wejść do grona najbogatszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów. Musimy jeszcze wiele zrobić, aby udało nam się zbliżyć do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata. Mówił o tym w radiowej jedynce Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju. To, co jest absolutnie ważne, kluczowe, to jest przejście z rozwoju imitacyjnego do wprowadzania zagranicznych technologii, zagranicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych na tworzenie własnych. To jest oczywiście trudniejsze. Znaczy, jak są gotowe komputery, maszyny, tylko trzeba wysłać przelew, maszyny przyjeżdżają, sprowadzić technika, który je zainstaluje, poinformuje, jak je obsługiwać. No to jest proste, to trzeba tylko trochę kapitału. Bo jednak kapitał jest podstawą działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy eksperymentować z technologiami, musimy mieć własny kapitał. Polski Fundusz Rozwoju startuje właśnie z pierwszym swoim rodzaju funduszem funduszy, w ramach którego do spółek technologicznych trafi ponad 800 milionów złotych. Ze straganów zniknęły już truskawki, maliny, porzeczki i wiśnie. Zakończył się także skup tych owoców do przetwórstwa. Tegoroczny sezon podsumowuje Barbara Grelem z Krajowej Unii Producentów Soków. Sezon na pewno był trudny, na pewno był zaskoczeniem dla wszystkich. Te przymrozki wiosenne znacznie uszkodziły kwiat wiśni, czereśni. To są owoce, które najbardziej ucierpiały. Wiśni było bardzo, bardzo mało, to były śladowe ilości, czereśni również na pewno konsumenci to zauważyli. Mało stosunkowo ucierpiała czarna porzeczka i aronia. Słabsze zbiory to też wyższe ceny, a za kilka tygodni rozpocznie się skup najważniejszego dla naszych przetwórni owoców, czyli jabłek. Tutaj także zbiory zapowiadają się słabiej niż w roku ubiegłym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Vincenzo Nibali wygrał w Andorze trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Prowadzenie w klasyfikacji łącznej objął trzeci na mecie Brytyjczyk Chris Froome. Nibaliego i Froome'a na mecie rozdzielił Hiszpan David de la Cruz. Rafał Majka stracił dzisiaj ponad 2,5 minuty do zwycięzcy. W generalce Froome ma 2 sekundy przewagi nad trzema kolarzami: Cruzem, Irlandczykiem Nicholasem Roachem i Amerykaninem TJ'em Van Garderenem. Majka jest 29. Reprezentacja Polski w hokeju na trawie przegrała 1-7 z Irlandią w drugim meczu grupy B odbywających się w Amsterdamie Mistrzostw Europy. To już druga porażka naszego zespołu, który wcześniej uległ Anglii 0-6. Następnymi rywalami biało-czerwonych będą w środę Niemcy, ale Polacy stracili szansę na grę w półfinałach. Te drużyny, które nie wejdą do półfinałów, będą walczyć o utrzymanie w elicie. Polscy koszykarze wrócili z Hamburga, gdzie od piątku do niedzieli rozgrywany był towarzyski turniej przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 31 sierpnia. W Niemczech biało-czerwoni pokonali gospodarzy i Rosjan oraz przegrali z wicemistrzami olimpijskimi Serbami. Przed kadrą Mike'a Taylora jeszcze ostatni turniej, który zostanie rozegrany od czwartku do soboty w Legionowie. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników reprezentacji Polski, Łukasz Koszarek, ma nadzieję na dobry wynik w Mistrzostwach Europy. Chciałbym odnieść jakiś sukces, oczywiście dużo większy niż do tej pory były. Myślę, że ćwierćfinał by nas na pewno zadowolił. Stać nas na pewno na dobrą grę, wyrównaną na zwycięstwo. Myślę, że na to kibice czekają, żeby zwycięstwa były. Mam nadzieję, że zaczniemy od wyjścia z grupy i na tym nie skończymy. A w grupie A w Helsinkach Polacy spotkają się z drużynami Słowenii, Islandii, Finlandii, Francji oraz Grecji.
Trwa ostatni mecz szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, którego stawką jest pozycja lidera tabeli. W Lubinie tamtejsze Zagłębie po 37 minutach prowadzi z krakowską Wisłą 1-0, a gola strzelił Jarosław Jach. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Za 19 będzie 19, a słońce w Polsce zajdzie po godzinie 19, ja już teraz na YouTubie oglądam coś, co mieszkańcy 14 stanów, Stanów Zjednoczonych, nazywają wielkim amerykańskim zaćmieniem słońca, całkowitym zaćmieniem. A ponieważ w radiu nie możemy tego Państwu pokazać, to więcej opowie o tym nasz korespondent z Waszyngtonu. Marek Wałkuski jest z nami. Dobry wieczór. Zacznie. Ogląda Pan? Ja będę oglądał częściowe zaćmienie słońca, dlatego że to całkowite jest w pasie około 100 km przechodzący przez całe Stany Zjednoczone, 4200 km taki pas, ale prawie w całej Ameryce można będzie oglądać częściowe zaćmienie słońca. Natomiast przyznam, że mam problem, dlatego że nie udało mi się kupić okularów, specjalnych okularów. Były też tańsze, natomiast bywały takie po $300, bywały takie po kilkanaście dolarów, natomiast one wszystkie zostały wykupione, więc w tej chwili dwa sposoby będziemy mieli, bo będziemy z całą rodziną oglądać. Po pierwsze na iPadzie, bo firma Apple poinformowała, że aparat, kamera, która jest w iPadzie, jest bezpieczna i można będzie skierować ją w kierunku słońca. No i mamy też takie wykonane z kartonu urządzenie prowizoryczne, tutaj bardzo popularyzowano je i NASA je popularyzowała. To znaczy, to wycięliśmy w kartonie otwór, zakleiliśmy czarną taśmą, trzeba było zrobić dziurkę i przez tę dziurkę będzie odbicie słońca, częściowego zaćmienia słońca. To będzie aż 75%, więc też całkiem przyzwoity widok. Będzie można obserwować w tym właśnie kartonie. Podobno Amerykanie wręcz oszaleli na punkcie zaćmienia słońca całkowitego w 14 stanach. Tysiące, miliony Amerykanów udało się właśnie w ten pas, dlatego że w promieniu jednego dnia, czy w zasięgu jednego dnia jazdy samochodem znalazło się aż 200 milionów Amerykanów. Także wielu z nich pojechało właśnie w ten pas. Natomiast no jest to bardzo ciężkie przedsięwzięcie logistyczne, dlatego że jednym z powodów, dla których ja zostałem w Waszyngtonie, były na przykład ceny hoteli, dlatego że hotele, które normalnie kosztują 50, 70, 80 dolarów, w tej chwili, tuż przed zaćmieniem, kosztowały po 500, 600, a znajdowałem nawet takie w internecie, gdzie ceny przekraczały 1000 dolarów za jedną noc. Gigantyczne korki na drogach, w różnych miejscach powstały specjalne pola namiotowe, gdzie tysiące Amerykanów już od soboty rozstawiły namioty, organizowane są festiwale, Indianie specjalne ceremonie organizują. A co to także znaczy, jak Amerykanie interpretują to zjawisko? Tym bardziej, że jest to pierwsze, znaczy to nie jest pierwsze zaćmienie słońca od 100 lat, bo w 79 roku było pełne zaćmienie słońca widoczne na terytorium Stanów Zjednoczonych, natomiast to jest pierwsze, kiedy słońce od prawie 100 lat, kiedy słońce przechodzi z zachodniego na wschodnie wybrzeże przez całą Amerykę, przez całe Stany Zjednoczone. A czy ma to jakiś związek z tym, co dzieje się w Białym Domu? Chodzi o roszady personalne, o dymisję chociażby jednego z głównych doradców, głównego doradcy nazywanego strategiem dobrej zmiany w administracji Donalda Trumpa? Wierzą w magię, mówią, że tak, ale to z zaćmieniem oczywiście związku nie ma, natomiast ma to związek, bezpośredni związek z starciami wewnątrz administracji prezydenta Trumpa. Wokół prezydenta mieliśmy do czynienia z trzema grupami, takimi dość silnymi w Białym Domu. Pierwszą reprezentował Steve Bannon, który był zwolennikiem, jest zwolennikiem nacjonalizmu, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, populizmu gospodarczego. On w odróżnieniu od wielu innych republikanów proponował podniesienie podatków dla najbogatszych Amerykanów po to, żeby pomóc tym najbiedniejszym, tym gorzej sytuowanym mieszkańcom prowincji. Ale mieliśmy także dwa inne nurty. Kończyć, panie redaktorze. Jak zwykle czasu za mało na koniec naszego programu. Postaram się zapewnić go więcej zdecydowanie, kiedy będziemy się łączyć kolejnym razem. Przepraszam najmocniej i bardzo dziękuję za relację o zaćmieniu słońca dla Polskiego Radia. Bardzo. Dziękuję serdecznie. Marek Wałkuski z Waszyngtonu o całkowitym zaćmieniu słońca. Można oglądać w internecie, kto chce. Niektórzy tak będą robić także w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie wybrali się w plener. O szerokości 14 wręcz Stanów Zjednoczonych. To tyle w dzisiejszym programie. To było popołudnie w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż, dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle. I jutro słyszymy się tuż po 16. Dobrego i spokojnego wieczoru. Gospodarka dla każdego.
w audycji porozmawiamy o tym, czy rynki uodporniły się już na ryzyka geopolityczne, no, takie jak zamachy terrorystyczne w Barcelonie, czy napięcia na linii USA-Korea Północna. A naszym gościem jest teraz Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ. Dobry wieczór. Witam Państwa. Europa, właściwie możemy powiedzieć, regularnie już zmaga się z atakami terroru. Wzrost zagrożenia zazwyczaj powodował większą niepewność na rynkach finansowych. Tymczasem jak popatrzymy sobie na to, co wydarzyło się w czwartek i reakcję rynków na to, no to moglibyśmy powiedzieć, że rynki finansowe uodporniły się na tego rodzaju zdarzenia. Czy Pan zgodziłby się z taką tezą? No myślę, że tak, że tutaj wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że takie wydarzenia, jakie miały miejsce w Hiszpanii, mogą się powtarzać. Oczywiście pamiętamy, co było w roku 2001, tak? Wtedy zaskoczenie było spore, zamach World Trade Center, to było co innego, tak? Skala zamachu i to, że on się w ogóle wydarzył, to było oczywiście duże. Teraz jakby nam się trochę zmieniła też podejście rynków, tak, wobec tych spraw. I zawsze inwestorzy, to się troszkę wydaje być cyniczne, ale patrzą pod kątem biznesowym, tak, na ile taki zamach na przykład może wyłączyć gospodarkę z działania. Czyli zawsze patrzymy na skalę tego zamachu, tak, i tutaj w Hiszpanii oczywiście reakcji nie było. Oczywiście tutaj można by doszukiwać na przykład gorszych wycen spółek odnośnie turystyki, tak, ale całościowo to przeszło bez większego echa. Czyli rynki do zamachów terrorystycznych obecnie podchodzą z lekkim dystansem, nazwijmy to tak eufemistycznie. A jak jest wyceniane inne ryzyko, które mamy na horyzoncie, czyli potencjalne ryzyko związane z Koreą Północną? Bo tutaj chyba niepewność jest znacznie większa. No to jest inaczej. To jest inaczej, bo mamy do czynienia z nieobliczalnym reżimem. Z reżimem, który w każdym momencie, każdego dnia rano może zaskoczyć, tak? Zaskoczyć tym, że jednak coś się zaczyna dziać, że rakiety lecą w stronę Japonii, czy też wyspy Guam. I ja myślę, że to jest czynnik, który nam się będzie utrzymywał długo. Że ostatnie zaostrzenie na linii USA-Korea Północna, te takie troszkę pyskówki, ja bym powiedział, po obu stronach, sprawiają, że teraz inicjatywa musi być po stronie międzynarodowej, czyli Rosja czy Chiny powinny się przyjrzeć bliżej temu, co się dzieje w Korei Północnej, bo też ich dotyczy, tak, to też jest rejon Azji. I tak naprawdę, tak może dygresję włączę, ale naprawdę jakaś wojna z Koreą Północną, wojna pomiędzy USA a Koreą Północną zaszkodziłaby Chinom i Rosji, bo wzmocniłaby tutaj pozycję militarną USA właśnie w Azji. Więc myślę, że to jest temat, który będziemy się przyglądali. Dzisiejsze też informacje o tym, że Korea Północna znowu grozi atakiem, bo mamy ćwiczenia w Korei Południowej, pokazują, że ta retoryka jest retoryką, która się już jakby stała taką zwyczajną, tak, codzienną, tak bym powiedział. Czyli to nie jest sygnał na razie dla rynków do jakichś dużych wyprzedaży. To, co się dzieje wokół Korei Północnej. Dla rynków, że trzeba uważnie to obserwować. Natomiast jeżeli ktoś by bał się słów Kim Jong-una, to powinien sprzedać akcję parę temu, tak, i mieć gotówkę, tak, a nic się to nie wydarzyło. Inna sprawa to jest taka, że jeżeli spojrzymy na opracowania, to wskazuje one, że jakieś poradztwo mówią w internecie. Teraz takie słowa, tak, wiecie państwo, chamskie, mówią, że jakieś poradztwo, że ludzi, tak, na bruk będą wyrzucać bez prawa do... W sensie używanych, ja nie wiem, ale to należy za co, no. Pijaków to trzeba wywalić. Tak? Możemy dzisiaj powiedzieć tak paradoksalnie, że to nie sytuacja na scenie geopolitycznej, w sensie napięcia między USA a Koreą Północną, nie zamachy terrorystyczne, a administracja Trumpa jest główną przyczyną niepokojów dla rynków finansowych? Cenna uwaga, gdyż problemy Trumpa, jego problemy wizerunkowe, potem co stało się Charlottesville i także... Bo to byłoby to samo, to, co i było, no. Albo jeszcze gorzej, dalej, że jeden mieszka, a drugi
nie chce myśleć o tym, który nie mieszka, chce mieszkać, a nie może mieszkać, bo ci, co na Marszałkowskiej mieszkają, no to wiadomo, że i oni lubią takie życie zawadiackie. Pokazują, że rynki lubią życie na świeżym powietrzu. I za nic nie płacić, ani złotówki, bo to przeznaczają na chranie, na sranie. Zmian w podatkach, zmian w gospodarce, przyspieszenia podatkach. Tejże gospodarki. Mówiło się o hoście Trumpa nawet. Tak, to był taki słynny Trump trade, także wszystko będzie Trump. To wszystko jest, wiesz, z Izraela. Po drugie. A tak naprawdę tych zmian nie ma. Takie Hazarowie, osłabienie wizerunkowe prezydenta USA rodzi obawy, że będziemy mieć do czynienia z kolejnym odsuwaniem reform w, coraz dalej, tak, w czasie, więc tutaj sądzę, że rynek nie chciałby znowu czekać, rynek chciałby być konkretny już na jesieni. A czy to w jakikolwiek sposób może wpłynąć jeszcze na sytuację dolara? Bo wiemy, że w stosunku chociażby do euro amerykańska waluta od początku roku osłabiła się o ponad 10%. No i niektórzy już mówią, że dolar jest tak nisko, a oczekiwania są tak małe wobec prezydentury Donalda Trumpa, że dzisiaj jakiekolwiek działanie może spowodować, że dolar zacznie się umacniać, zwłaszcza, że po stronie europejskiej słychać, że euro jest już za mocne i trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście na słabość dolara miała nadmierna siła euro w ostatnim czasie. I tutaj ja bym zwrócił uwagę też na coś takiego, że w ostatnich dniach, mimo właśnie kontrowersji wokół Trumpa, dolar już nie tanio. Mimo, że dane makroekonomiczne w dalszym ciągu są mieszane, członkowie Fed mają dość duże obiekcje co do inflacji, czy ona rzeczywiście znowu zacznie rosnąć, czy też nie, dolar nie traci. Więc tak jakby rynek zakładał scenariusz, w którym Trump weźmie się do pracy, kongres się weźmie do pracy i coś w końcu w temacie podatkowym, w temacie deregulacji gospodarki się pojawi. I to wystarczy jako taki właśnie impuls, który spowoduje, że w sytuacji, kiedy rynki nie wierzą w ogóle w Trumpa, w dolara i tak dalej, zawsze jeżeli przychodzi nawet najmniejszy impuls pozytywny, powoduje odreagowanie. Więc ja myślę, że na jesieni zobaczymy zwyżkę dolara, też u nas w kraju, bo też ten poziom jest niski. Natomiast ta zwyżka też będzie w dużym mierze warunkowana spadkami euro, tak? Czyli zobaczymy, czy Mario Draghi znów okaże się być taki bardzo zachowawczy i program QE, czyli skupu aktywów w Europie, będzie trwał dłużej niż to się zakłada. No zobaczymy, co Mario Draghi powie w piątek w Jackson Hole, bo to będzie chyba jedno z najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w tym tygodniu na świecie. Znaczy jest to rozdmuchiwane wydarzenie, tak bym powiedział, że tu się tym mówi, natomiast sądzę, że jak się analizuje wypowiedzi szefa BC, widać, że jest to osoba, która raczej waży słowa, która nie lubi takich popowanych balów oczekiwań, tak? Zwłaszcza, że mamy posiedzenie ECB na początku września i gdyby teraz Mario Draghi dał jakieś wskazówki, to rynek oczekiwałby, że we wrześniu już coś będzie, a być może dopiero w październiku. Wróćmy teraz do tych zagrożeń, które dotykają nie tylko nas, ale także rynki finansowe. W piątek po raz pierwszy od dłuższego czasu uncja złota przekroczyła barierę 1300 dolarów. Teraz jest trochę taniej, bo to jest 1294 dolarów. Złoto wraca do łask. Pytanie, jeśli tak, to co się za tym kryje? No bo tradycyjnie było tak, że im większa niepewność, tym inwestorzy kierowali się w tak zwane bezpieczne przystanie, czyli właśnie złoto, frank szwajcarski, czy tym razem będzie tak samo, czy to jest taki tylko jeden moment zawahania, niepewności. Znaczy, zwyżka cen złota była warunkowana sytuacją w Ukrainie i tym, że mieliśmy zamachy w Hiszpanii i obawami właśnie wokół Trumpa. Trzy czynniki nam zadziałały. Natomiast na dłuższą metę trzeba pamiętać o tym,
że rzadko mieliśmy taką sytuację, w której drożało złoto i drożał dolar. Więc jeżeli scenariuszem bazowym byłoby otargowanie dolara na świecie, to złoto raczej powinno wejść w jakiś trend boczny i czekać jeszcze parę miesięcy ze wzrostami. Natomiast jeszcze w dłuższym terminie mam wrażenie, że kruszec stał się tani. Tak jak porównamy to z innymi aktywami, to tutaj jakieś pole do manewru nie będzie. A jak w całej tej sytuacji będzie zachowywał się złoto? Wspomniał pan już o dolarze, który będzie prawdopodobnie coraz droższy, a jak złoto będzie się zachowywał wobec chociażby euro, czy franka, czy funta? Czy moją uwagę zwraca zachowanie się złotego do euro, bo tutaj złoty był najsilniejszy w końcu maja i już praktycznie 2,5 miesiąca złoty słabnie, to się już nie mówi, ale niesie poziom 4,15, a poziom 4,28, czyli 13 groszy jesteśmy wyżej. I to cały czas przy dość dobrej, powiedział, klimacie, jeśli chodzi o dane makro z Polski. Więc to pokazywałoby, że rynek w zasadzie chyba nastawi się, ale na czynniki, które będą z zewnątrz. Czyli mam na myśli na przykład redukcję bilansu amerykańskiego Fedu, która się zacznie już od września. Tutaj myślę, że złoty, który naprawdę był mocno od grudnia, czyli te 7-8 miesięcy już trochę wystarczy i no, potrzebujemy korekty, a właśnie euro do złotego jest tego sygnału takim pierwszym, że to się zaczyna zmieniać. I jeżeli idziemy ten tropem, to należałoby ten ruch na złotem powiązać z tym, co się będzie działo wokół dolara na świecie. Mocniejszy dolar z reguły zniechęca do ryzyka na rękę wschodzące i w takim układzie być może i tu stawiamy kropkę. Marek Rogalski, główny analityk walutowy dla Moklewskiego, gościu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja także Państwu dziękuję za wizytę naszej rozmowy oraz więcej informacji między innymi na ten temat. Zajmą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Łukasz Braśniewski.